Ryba panierowana i smażona to idealna potrawa zarówno na świąteczny stół, jak i na zwykły obiad. Rodzajów ryb nadających się do panierowania jest niemal tak wiele, jak samych sposobów panierowania. Kluczem do wykonania smacznej potrawy jest odpowiednie panierowanie ryby. Dowiedz się, jak wykonać pyszną panierkę. Rybę w panierce przyrządza się bardzo łatwo i szybko. Taka ryba to doskonały pomysł na szybki obiad. Jeśli ktoś miał już do czynienia z filetowaniem ryb, na pewno poradzić sobie doskonale. Jeżeli jednak jesteś początkującym kucharzem, pamiętaj, że rybę przed panierowaniem i smażeniem należy najpierw odpowiednio przygotować. Zanim zabierzemy się za panierowanie, należy rybę umyć, oczyścić i wyfiletować lub pokroić w dzwonka. Chyba, że używamy gotowych filetów. Wtedy przygotowanie ryby nie jest niepotrzebne. Wyfiletowaną rybę skrapiamy sokiem z cytryny i wstawiamy na ok. pół godziny do lodówki. W tym czasie przygotowujemy panierkę. Sposób na smaczną panierkę do ryb: na talerzu rozmąć widelcem jajko z dodatkiem zimnego mleka, na drugi talerz wysyp mąkę. Zamiast mąki możesz użyć bułki tartej lub panierki panko, na patelni rozgrzej olej lub oliwę, a przygotowaną wcześniej rybę osusz papierowym ręcznikiem, posól, obtocz w mące, jajku i znowu w mące, lub bułce. Następnie usmaż rybę na patelni na złoty kolor. Zobacz także, panko. Zastosowanie kulinarne japońskiej panierki: najłatwiej w panierce przygotować sole, pangę i dorsza. Najlepiej też panieruje się ryba ze skórą. Wypróbuj także przepisy: wykwintna sola w pomarańczach, panga zapiekana z warzywami, dorsz na parze z warzywami. Z czym podawać smażoną rybę panierowaną? Tak przygotowaną rybę w panierce możesz podawać z ziemniakami, frytkami, zestawem surówek czy z duszonymi warzywami. Oto kilka najpopularniejszych przepisów w serwisie beszamel.pl na skrobiowe dodatki. Polecamy: ziemniaki gotowane w wodzie, ziemniaki gotowane w mikrofalówce, ziemniaki pieczone w ziołach, talarki ziemniaczane z piekarnika, frytki. Uwielbiamy je wszyscy. Czasem jednak warto wyjść poza schemat i spróbować usmażyć frytki z innych warzyw niż ziemniaki. Zobacz, domowe frytki ziemniaczane, frytki z batatów, frytki z warzyw korzeniowych pieczone. Nie zapominajmy o dużej porcji soczystych warzyw. Częściej sięgajmy po kiszonki, które świetnie podkreślają smak panierowanej ryby. Sprawdź, dlaczego zachwalamy: surówka z kapusty kiszonej, specjalnie, do ryby kimchi, kapusta kiszona po koreańsku. Polecamy także, ryba w cieście naleśnikowym, przepis na smażoną rybę.